Witajcie, kochani. Dzisiaj krótki, ale ważny temat. Ponieważ Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże, pełne jest historii. Pełne jest również różnych przykładów, dyrektyw, nakazów, które czasami mogą wprowadzić nas w błąd. Jak to wszystko interpretować? Jak na to patrzeć? Czy wszystkie przykazania Starego Testamentu są ważne dzisiaj? Czy tylko wybrane? O co chodzi? Jak patrzeć na Pismo Święte? Pismo Święte to jest Słowo Boże. I równocześnie święty Jan, rozpoczynając Ewangelię Słowem Bożym, odwiecznym Słowem Bożym, nazywa również Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę sposób, w jaki Kościół interpretuje Pismo Święte, interpretuje w ogóle całą naszą historię, to przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Mamy czas Starego Testamentu, od stworzenia do narodzenia Pana Jezusa, do poczęcia narodzenia Pana Jezusa, czyli do całej tajemnicy wcielenia. I mamy czas Nowego Testamentu, w którym generalnie cały czas żyjemy. I centralną postacią Bożego objawienia jest Jezus Chrystus. I On, i tylko On. Wszystko przez Niego, dla Niego. Tak. I nie możemy patrzeć na historię Testamentu bez perspektywy, bez osoby Jezusa Chrystusa, która powinna stanąć po środku. Powinniśmy przez Niego patrzeć na te wszystkie wydarzenia, prawa, nakazy. I nie możemy równocześnie na przykład interpretować czy listów świętego Pawła, czy Apokalipsy świętego Jana, czy Dziejów Apostolskich bez Jezusa Chrystusa. To on powinien być takim pryzmatem, przez który patrzymy. Ponieważ Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. I On jest w centrum. Ja powtórzę to imię dzisiaj jeszcze dużo razy. Jeżeli nie będziemy patrzeć przez Jezusa Chrystusa na wydarzenia Starego Testamentu, to wejdziemy w legalizm. Wejdziemy w coś takiego, że będziemy szukali praw, nakazów, zakazów. Ich było 653, jeśli dobrze pamiętam. Czyli faryzeusze i uczeni w piśmie w czasach Jezusa mieli cały wykaz, cały spis 653 praw, które były ważne, których trzeba było przestrzegać. A Pan Jezus chociaż sam mówił, że do czasu, kiedy zakończy się świat, że ani jota w prawie, czyli w tych przepisach, nie zostanie zmieniona, to sam wielokrotnie je łamał lub zmieniał ich znaczenie. Tak, właśnie Jezus Chrystus, Jego postać, Jego osoba, ponieważ On jest wcielonym Synem Bożym, On jest Bogiem. I nie jest tak, jakbyśmy chcieli myśleć, nie, że ja jestem królem, ja jestem Bogiem, ja stanowię prawo i prawo mnie nie dotyczy. Nie. To jest niesamowite w Bogu zresztą, nie? Że Bóg stwarza prawo i do tego prawa sam się dostosowuje jako pierwszy. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię ze Starego Testamentu. To jest Księga Rodzaju jeszcze, kiedy Pan Bóg zawiera pierwsze poważne przymierze z Abrahamem. I polega ono na tym, że Abraham przygotowuje cały tam zestaw zwierząt, które rozcina w pół i potem odgania ptactwo, które się zlatuje, żeby zjeść to, co on tam porozcinał. I potem zapada w głęboki sen, który tak naprawdę jest śmiercią. I w tym czasie Pan Bóg przechodzi i zawiera przymierze z Abrahamem. Taki rodzaj przymierza mniej więcej oznacza to, że
osoba, która zawiera przymierze, jakby zabijając zwierzę, składając je w ofierze przy zawieraniu przymierza, mówi, możesz ze mną to zrobić, jeśli nie spełnię warunków tego przymierza. Tylko że to przymierze już wtedy było przymierzem jednostronnym. To Pan Bóg obiecywał, Abraham, możesz ze mną zrobić to, co z tymi zwierzętami, jeśli ja nie spełnię warunków przymierza. Abraham nie miał żadnego warunku. Tak jest Bóg. Co zresztą widać później, nie? Że Pan Bóg obiecuje poświęcenie jedynego syna w tym, co Abraham, w tej próbie Abrahama, i spełnia to. Poświęca dla nas wszystkich swojego jedynego syna, składając go w idealnej ofierze, bo tylko taka ofiara mogła odwrócić to, co się stało w raju. Tak? I nie zrozumiemy ani raju, ani Abrahama, ani Mojżesza, ani wyjścia z Egiptu, ani przejścia przez pustynię, ani proroków, ani nic. Ani tych praw, które Mojżesz dostał na górze Syna i które się rozbudowały potem w te 653 prawa i nakazy. Bez Jezusa Chrystusa, bez Jego postaci, bez tego, jak On żył, co nam pokazał swoim życiem, a przede wszystkim, co nam pokazał swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. I tak naprawdę nie zrozumiemy dzisiejszego świata i tego, co się dzieje dzisiaj w świecie, bez tej perspektywy. Jeśli zabierzemy wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z naszego chrześcijaństwa, tak, to zostaniemy z niczym. Zostaniemy z jakąś lękiem przede wszystkim. Zostaniemy z lękiem, ze strachem, że nie jesteśmy w stanie spełnić warunków, żeby wejść do nieba. No bo nie jesteśmy. On jest drogą, prawdą i życiem. Tak mówił o sobie. Jezus Chrystus, droga, prawda i życie. I to, co najważniejsze, a to o tym chyba kiedyś nagram jeszcze inny odcinek. On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Mówi święty Paweł, czyli jest taki sam od zawsze. Czyli ten sam Jezus Chrystus, taki sam Jezus Chrystus był zawsze w Ojcu. Zrodzony przed wiekami, jak mówimy, w wierze w Boga. Ten sam Jezus Chrystus urodził się, żył na ziemi, umarł, zmartwychwstał. I ten sam Jezus Chrystus żyje w nas. Tak? Jest obecny w nas. Mieszka w nas, w naszym sercu. I ten sam Jezus Chrystus jest w niebie z Ojcem. I ten sam Jezus Chrystus jest w Eucharystii. Tak. Ten sam Jezus Chrystus jest, kiedy gromadzimy się, gdzie dwóch i trzech gromadzi się w imię moje. I ten sam Jezus Chrystus jest obecny, kiedy wypowiadamy Jego imię, Jezus. To imię jest sakramentem, nie wiem, czy wiecie. A sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej boskiej rzeczywistości, nie? Czyli jak wypowiadamy imię Jezus, to jest, On jest automatycznie od razu obecny tutaj. Mhm. Pomódlmy się. Jezu Chryste, który jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki, który jesteś drogą, prawdą i życiem, który umarłeś i zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia. Ześlij nam Twojego Ducha, Ducha mądrości i objawienia, żeby oświetlił nasze umysły, żebyśmy mogli zrozumieć i pojąć odwieczne tajemnice. I przede wszystkim, żebyśmy mogli przekonać się, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi. Że Bóg nas wybrał przed wiekami i przyjął nas do swojego królestwa.
którym już teraz możemy żyć. Daj nam światłe oczy serca, żebyśmy mogli pojąć, czy mieć wysokość, głębokość, szerokość Twojej miłości do nas, Boże. Daj nam pewność, że jesteśmy zbawieni, że należymy do grona Twoich dzieci. I Ty nas pragniesz. I nie musimy nic robić, żeby sobie na to zasłużyć. Bo to Ty zawarłeś z nami przymierze. Ty pierwszy. Daj nam to poznać, Boże. Daj nam poznać Twoją miłość, która przekracza nasze zrozumienie. Amen.